Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w partii Mistrza Świata. Tym razem Michał, syn Mojżesza, Botwinnik, wybitny szachista radziecki. Radziecki to jest pewnie słowo, po polsku mówimy radziecki. Gra białymi w 1938 roku w Amsterdamie w turnieju Avro, gdzie wypadł znakomicie. Jego przeciwnikiem jest Samuel Rzeszewski, urodzony w Łaziskach pod Łodzią. Późniejszy najlepszy amerykański szachista, którego pokonał dopiero Robert Jakob Fischer. Jedziemy. C4, 5, skoczek C3, skoczek F6. Rzeszewski grał skoczek C6, Botwinnik jak grywał to C4, partia angielska była wtedy w powijakach, stwarzał problemy swoim przeciwnikom. G3, G6, goniec G2, goniec G7. Jak widzimy, buduje domki niczym ja. Botwinnik wyszedł z dobrej mojej szkoły szachów. E3, G6, skoczek G2. Tu jest słabość białych pól, ale trzeba je jeszcze wykorzystać. Skoczek G7. Na razie nic złego się nie dzieje. Nic. Żeby było śmieszniej, grał tak białymi również Kasparow. D4. ED4, ED4. Wymiana była korzystna dla białych, bo ktoś, jeżeli zauważył, to ten pion za tego się wymienił, a nie pion za tego, ten za tego. Wymieniły się te piony, które zniknęły. Kto nie zauważył, niech cofnie partyjkę. O, o. Które piony znikają? O, o. Iluzją jest to. Tak naprawdę znikają te piony. Czyli wymiana była korzystna dla białych. Roszada. Roszada. Skoczek F5. Trochę lepsze było goniec G4, które wymusza H3. I teraz skoczek F5. Bez białopolowego gońca czarne walczą o czarne pola i mają równą pozycję. Skoczek F5. D5. I H3. H3, jak wiemy, jest po to, żeby skontrolować pole. G4, żeby skoczek tam nie skikał. B3. Botwinnik broni piona, aczkolwiek na dłużej przekątnej. Tylko teraz dla odmiany widać sens ustawienia skoczka. Skoczek E2 broni skoczka C3, przez co nie ma żadnych problemów ze związaniem. A5, agresywne posunięcie. Goniec B2. Skoczek D7. Jeżeli coś takiego się dzieje, jest to świadectwo, iż debiut został źle rozegrany. Tu stoi goniec. Tam wieża, hetman. To wszystkie figury stoją źle, a ta nieszczęśliwie. No już nie mówiąc o tej, która zrobiła posunięć 5, a może 4. A3. To się nazywa przewaga jakościowa pionów. Przewaga jakościowa pionów polega na tym, że na skrzydle możemy piony pchać i żeby realizować przewagę, to je pchamy, bo stworzy przeciwnikowi jakieś słabości. Skoczek C5, a to wychodzenie białym naprzeciw. Hetman B3. Białe połączyły wieże.
Hetman strzela niespodziewanie na króla. Gońce strzelają. Czarne figury stoją pasywnie. Teraz po AB4. Byłoby źle. Po wieża E8. Niewiele lepiej. W ściśnionej pozycji gra się ciężko. Skoczek D4. Proszę bardzo. Figura, która zrobiła ruchów 5. Najaktywniejsza figura znika. Gdy się wymienia najaktywniejsze figury, to nie jest dobrze. Jeszcze wisi goniec. Oczywiście białe nie chcą wymieniać wieży za pasywną wieżę. Zajmują wieżą otwartą linię i cały czas grozi marsz pionów. AB4, AB4, skoczek F6. Pozornie nic się nie dzieje, ale skoczek zasłonił gońca, a ten ciągle są w domu. To jest konsekwencja źle postawionego debiutu. H3. To jest walka o punkt. G4, żeby czarne figury tam nie stanęły. H5. Pseudoaktywne posunięcie osłabiające pozycję króla. Botwinnik konsekwentnie C5. Jeszcze raz mówię. Pchanie pionów jest to prowadzenie ataku mniejszościowego. W zasadzie lepiej powiedzieć mniejszościowego czy większościowego ataku jakościowego. Mamy pionki lepszej jakości, możemy je pchać, robić przeciwnikowi słabości. I to trzeba realizować. Goniec F5, goniec wreszcie wyszedł. Skoczek B5. Goniec D7 i proszę. C6. Następuje złamanie symetrii. BC6. DC6. Tu już wieża jakoś strzela na hetmana. I będzie groził marsz pionka B do B6 z przełamaniem pozycji. Goniec E6. Nastąpiłaby ofiara jakostki z wygraną pozycją. Białe mają tylko piona za jakość, ale na białych polach mają kompletnie wygraną pozycję. Na białopolowej części szachownicy mają jednego piona więcej. Za każdym razem mówię, w partii nastąpiło goniec C8. Jest to ruch w partii. Proszę Państwa, proszę słuchać. Kombinujemy jak botwinnik. Ano, botwinnik zakombinował, skoczek bije D6. Na CD6 nastąpiłoby C7, no taka bateria. I tu z jakostką więcej. Z jakostką więcej. A to jest kapitulacja. Być może na to posunięcie liczyły czarne. Rzeszewski jak zwykle znajdował się w obłędnym niedoczasie. Miał zwyczaj wykorzystywać czas do namysłu. Wieża bije E6. FE6. I teraz nie można. Z powodu król H7 i tej wygranej nie widać, bo tu wisi wieża, wisi koń. Ale kolejna kombinacja. Skoczek F5. Nie jest dobre oddanie hetmana. Taka nietypowa sytuacja. Za hetmana, gońca i piona. Białe mają, znaczy czarne mają dwie wieże i skoczka. I teraz goniec D4 z następnym B6 i przełamanie pozycji.
Dlatego poskoczek F5 hetman odszedł na E8, obronił piona. Likwidacja obrońcy czarnych pól. I wieża wpada na siódmą linię. Koni się związany, wieży nie bije. I proszę bardzo, kombinujemy jak Litwinnik. Bardzo trudne posunięcie. Goniec E5. Tu wieży widać, że bić nie można. Na wieża D7, CD7. Wisi tu, a tu jest związane. Król jeszcze nie wisi, ale zawiśnie za chwilę. Król G8, rozwiązanie. Wieża C7. Wieża C7. Goniec C7. Formalnie jest tak, że za wieżę i skoczka białe mają dwa gońce i dwa piony. Trzeba wziąć pod uwagę, że chociaż matematycznie to się nie zgadza, ale ze względu na współdziałanie, dwa gońce są równe mniej więcej wieży i skoczkowi, mniej więcej, szczególnie w takiej pozycji. Czyli można powiedzieć, że de facto białe mają dwa piony więcej i to jeszcze z osłabionym czarnym królem. Dalsza gra była krótka. Szaszek. Każdy dałby szaszka. Wieża się wróciła. Nie wiadomo, co ostatnie dwa posunięcia czarnych poprawiły w ich pozycji. Poprawiły pozycję białego króla. Poprawiły pozycję gońca. A wieża uciekła za A8, ale na B8 idzie. Wieża F7 stanęła pasywnie. C7. Koniś D7. Z nadzieją na gońca hetman C2. Teraz nie można bić, bo dochodzi hetman. Wieża F8. I proszę, ostatnie posunięcie Michała przeciwko Samuelowi. Dorobił hetmana. Rzeszewski się poddał. Bo choć pole atakowane jest dwa razy, hetman nie będzie bił, tylko da szacha. I to taki kończący szach. Partie Botwinnika są czyste. Są niezwykle klarowne, głębokie, strategicznie jasne. Debiut gra spokojnie i czarny zaczyna skakać koniem drugim. Pionem robi ruchy z gry środkowej, po prostu gra impulsywnie. Dalej koniem. I wymienia aktywnego konia. Tu białe mają przewagę jakościową pionów. Przewagę jakościową polega na tym, że te piony mają pchać. Ktoś, jeżeli uważa, że powtarzam kilka razy, to tylko dla dobra widzów, żeby się utrwaliło, żeby zapamiętać. Wieża zajmuje czwartą linię, a tamte figury śpią. H5 osłabienie, które się później okazało, jak Państwo widzieli, słabość punktu G6. I kombinacja na przeciążeniu. Jak mawiał Ksawery Tartakower, w takiej pozycji kombinacje są tak naturalne, jak uśmiech dziecka. Ofiara jakostki. Przy pionku na H7 ta ofiara nie miałaby takiej siły. I fantastyczny ruch skoczek idzie pod najmocniejszy punkt przeciwnika, ale odsłania wieżę. Likwiduje obrońcę czarnych pól. Wieża wpada z tempem na siódmy. I fantastyczny ruch goniec E5. Fantastyczny. Dwa ostatnie ruchy poprawiły pozycję białych figur i dobicie. I dobicie. Coś pięknego. Botwinnik jeszcze miał to do siebie, że komentował swoje partie, wydawał.
i twierdził, że szachista powinien swoje analizy, swoje komentarze poddawać powszechnemu sprawdzianowi. U współczesnych szachistów nie widać takiej tendencji. Oni dużo grają, a kombinują. W Polsce też nasza czołówka nie kwapi się do komentowania swoich partii. I to od lat. Dziękuję za uwagę.